Pani marszałek, Wysoka Izbo, rekomendacja Konfederacji jest krótka. Dwa razy nie. Dlaczego? Otóż to, co, z czym mamy do czynienia obecnie, ta wysoka inflacja, jest to efekt działań tej kadencji Rady Polityki Pieniężnej. Jest to efekt tego, że Rada Polityki Pieniężnej na początku 2020 roku poszła po linii rządowej, który zamknął gospodarkę i radykalnie obniżyła stopy procentowe. Z 1,5% praktycznie do zera, do 0,1%. Szanowni Państwo, to doprowadziło do tego, że teraz Rada Polityki Pieniężnej nie nadąża za WIBOR-em. Co z tego, że już podniosła praktycznie dwa razy wyżej stopy procentowe do 2,75, jak WIBOR już jest ponad 3%. I to świadczy, to dlatego, z tego powodu nie zagłosujemy za kandydatem zaproponowanym przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale mamy kandydata zgłoszonego rzekomo przez opozycję. I co z tego, że ten kandydat jest podobno bardzo kompetentny, wykształcony, doświadczony, skoro na Komisji Finansów Publicznych przyznał, że tamte działania Rady Polityki Pieniężnej, PiS-owskiej Rady Polityki Pieniężnej, czy wybranej w większości przez PiS, ocenia pozytywnie i że chwali je i że tak samo by zrobił. Wasz kandydat jest nawet gorszy, bo pomimo tych rzekomych kompetencji, doświadczenia, wykształcenia, zachowywałby się, podejmował takie same decyzje, jak ci źli kandydaci ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma to absolutnie żadnej różnicy, dlatego zagłosujemy przeciw. Jesteśmy ugrupowaniem, które jest konsekwentnie za odpowiedzialną, konserwatywną polityką monetarną, a nie za rozdawnictwem proponowanym raz przez jedną, raz przez drugą stronę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu.